Sponsorem transmisji z turnieju oraz rozgrywek Ultraligi był Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy. Cóż za emocje! Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack. Na transmisję turnieju zaprasza producent chipsów Crunchips. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Dzień dobry, witamy. To jest czas Ekstraklasa Games na antenie TVP Sport. Witają się z wami entuzjasta e-sportu oraz profesjonalista FIFA 21. Lekka przesada. Jakub Polkowski, kłania się nisko. Maciej Iwański. Przed nami emocje tej piłki wirtualnej, emocje FIFA 21 w formule Ekstraklasa Games. Fantastyczne rozgrywki. TVP Sport jest partnerem tych rozgrywek. Ty, Kuba, jesteś trzeci sezon związany, bo to jest trzeci sezon Ekstraklasa Games. Prosiłbym cię, abyś, chociaż to jest trzecia kolejka, traktując szczególnie uważnie tych, którzy po raz pierwszy może nas oglądają, wytłumaczył, o co chodzi. No tak, a żeby wystartować w tych rozgrywkach, trzeba mieć konsolę przede wszystkim, Xbox One bądź PlayStation 4 i mam tutaj najlepszych zawodników w kraju w tym systemie Ekstraklasa Games Pro, bo później będzie też turniej dla amatorów, ale to jest kompletnie inna bajka, na razie ją zostawmy. No i cóż, każde poważne rozgrywki, Liga Mistrzów, Copa Libertadores, wszystkie poważne ligi mają swoje odpowiedniki, jeżeli chodzi właśnie o granie na konsolach, nie inaczej jest w przypadku polskiej Ekstraklasy i w tym roku wyjątkowo mamy system ligowy, a więc wszyscy po prostu spotykają się co tydzień, ażeby rozegrać mecz ligowy o 3 punkty, a cały zespół może zdobyć 6 punktów, bo to jednak mamy po jednym zawodniku i na Xboxie, i na PlayStation. To jest też droga dla tych profesjonalnych graczy, którzy reprezentują kluby, do tego, aby zagrać w Mistrzostwach Świata FIFA 21, w takim e-mundialu, który też na antenie TVP Sport i w naszym serwisie tvpsport.pl prezentowaliśmy. No dobrze, w takim razie popatrzmy na tabelę wyników, bo za nami dwie kolejki. Dwie kolejki oznaczają po 4 mecze. Dlaczego? Bo na obu konsolach, na Xboxie i na PlayStation 4. Na razie miejsca te najważniejsze, pierwsze i drugie, Jagiellonia Białystok i Piast Gliwice. Dlaczego najważniejsze? Bo chodzi o finały. Otóż to i Kiptornik tutaj widzimy, że z Piterkiem, bo to jest ten duet z Białego Stoku, który kapitalnie wystartował i no powoli wyrastają nam na faworytów tego turnieju. Tabela ligowa, prawdę ci powie, te miejsca 1-2 są najbardziej istotne, bo to one potem dadzą przedstawicielom możliwość gry w finałach. Generalnie liga skończy się kiedy? Liga kończy się w połowie lutego, ale później są jeszcze te fazy półfinałowe, później finałowe, połowa marca i końcówka marca. Dokładne terminy jeszcze będą podawane tutaj na pewno nieraz. Tak jest, 15 kolejek. Trzecia kolejka przed nami. Zobaczmy na zestaw par. Tak to wygląda i meczem tej kolejki rywalizacja Lecha Poznań i Wisły Kraków. O ile się da, to jest rywalizacja skorelowana z tym, co dzieje się na prawdziwych boiskach. Natomiast już niedługo, naturalnie z powodu przerwy zimowej, Ekstraklasa Games będzie tym, co będzie głównie generowało zainteresowanie naszą krajową piłką nożną w wydaniu wirtualnym, ale zawsze emocje, jak będzie można się przekonać, jeżeli też oglądaliście wcześniejsze nasze programy dotyczące Ekstraklasa Games, są jak najbardziej prawdziwe. Lech kontra Wisła, mógłby się określić, jak teoretycznie ten pojedynek mógłby przebiegać? No ja zacieram ręce, szczerze powiedziawszy, bo tydzień temu oglądaliśmy mecz Wisły z Legią Warszawa i to były naprawdę dwa kapitalne mecze. Myślę, że każdy, kto śledzi polską scenę FIFA, może być ukontentowany z poziomu, bo tam naprawdę, zwłaszcza ten mecz BeJota z El Polako stał na bardzo wysokim poziomie. I dzisiaj Furman, a więc zwycięzca zimowej edycji Ekstraklasa Games i później zawodnik, który zajął drugie miejsce, przegrywając z El Polako w końcowych finałach na wiosnę. No to jest takie chyba najgorętsze nazwisko, jeżeli chodzi o młodych zawodników na polskiej scenie FIFA. Bardzo ciekawa postać, też myślę, że inspirująca dla młodych graczy. Kontra BeJot to będzie para na Xboxie, a zaczniemy od Bogusia, który jest zawodnikiem wypożyczonym z Anki Gdynia i on się zmierzy z Cyanide'em i to są no, topowe nazwiska na naszej scenie, a więc no, taki hit kolejki zdecydowanie. No to posłuchajmy zawodników, którzy za moment zmierzą się w rywalizacji Lecha z Wisłą. Czego się spodziewasz przed tym dzisiejszym pojedynkiem z Kubą Mikołajewskim? Jakie są twoim zdaniem jego słabe, mocne strony? Tak szczerze nie grałem z nim w tej FIFA, w poprzedniej, ale to były wyrównane pojedynki, więc to nie ma przewagi ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie mogę się niczego tak naprawdę spodziewać. Tak, tak naprawdę idziemy na żywioł. Wydaje mi, mam nadzieję, że to będzie spotkanie dwóch osób, które będą atakować, tak? To nie będzie jakiś, nie wiadomo, defensywny futbol czy cokolwiek, tylko będzie naprawdę fajne widowisko. Kuba, tydzień temu przegrałeś ciekawych okolicznościach z Miłoszem 9. Jak wspominasz tamto spotkanie z Legią? Trochę zabrakło koncentracji na początku ewidentnie, no zabrakło też szczęścia troszkę, żeby wrócić z tego 0-2. Nie udało się, jedziemy z następną kolejką. Trzecia kolejka, starcie z Lechem Poznań, zawodnik mniej doświadczony. Czego się spodziewasz przed tym pojedynkiem? Nie, no myślę, że z Bogusiem zawsze są ciężkie mecze i to jest jednak taki przeciwnik, który będzie zawsze wymagający, no ale muszę zdobyć 3 punkty. Cyanide szeroko uśmiechnięty, natomiast bardzo mi się podobało to, co powiedział Boguś. To będzie spotkanie dwóch osób. Tak, taka jest prawda, bo to FIFA wirtualna, ale te konkretne postaci, charakterologiczny rys obu, bo mówił o tym reprezentant Lecha, że ma nadzieję, że to będzie mecz dwóch atakujących zawodników. Tak byś ich określił? Myślę, że tak. Cieszę się, że Boguś wczytał się w regulamin. Rzeczywiście po dwie osoby się tutaj spotykamy. W tych to jest skład Bogusia. On lubi grać ofensywny futbol. Widzimy, nie ma takich wielkich niespodzianek. Ma Edersona jako nagrodę za ligę weekendową. Jest też Timo Werner, to jest może niespodzianka, bo to karta rzadko stosowana przez prosów w tych rozgrywkach, ale Sandriniego już widzieliśmy przy okazji poprzednich meczów. No a tutaj skład Kuby Mikołajewskiego, Cyanida, ten Hector Bellerin może jest takim zaskoczeniem i Laurent Blanc też bardzo dobra karta. Naprawdę dopakowany skład, mocno tak mówiąc potocznie. Ja widzę, że Neymar, Mbappé, Varane, czyli te takie parysko-francuskie wątki są bardzo silne i Real Madrid, zobaczymy w prawie każdym składzie tutaj, tak. No to są tacy zawodnicy, których prosi, czyli zawodnicy profesjonalnie bardzo często wybierają. No dobrze, to czas na emocje. Przechodzimy już do bezpośredniej rywalizacji o punkty w Ekstraklasa Games. Lech Poznań, Wisła Kraków. A więc Boguś kontra Cyanide. Zobaczymy, w jakich też ustawieniach rozpoczną te spotkania obaj zawodnicy. Z reguły widzimy systemy 4-2-3-1 albo 4-4-4-2, bo jak nakazywał narodowy model gry 1-4-4-2, 1-4-2-3-1. To jeszcze dwa słowa o tym, jak długo trwają te mecze? 2 razy 6 minut? Dobre pytanie, ale nie znam na nie odpowiedzi, wiesz? W takim razie będziemy musieli rozpoznać to bojem, ale tak było w przypadku rywalizacji zawodników klubów Ekstraklasy, którzy grali towarzysko w tej formule 1 na 1, to także pokazywaliśmy w TVP Sport. Renato Sanchez też. 2 razy 6 minut otrzymujemy potwierdzenie z centrali. Wisła, a więc Cyanide, teraz przechodzący na połowę Lecha Poznań. Popatrzmy, Mbappé, no znamy jego walory w tym prawdziwym futbolu, ale także jeżeli popatrzymy na rywalizację w FIFA 21, to jest taki zawodnik, po którym można spodziewać się bardzo dużo sztuczek, które często są stosowane przez zawodników profesjonalnych w taki sposób, że naprawdę można tylko patrzeć i podziwiać. Często wykorzystywany właśnie na skrzydłach Kylian Mbappé z racji swojej szybkości, z racji właśnie tych 5 gwiazdek sztuczek, o których wspomniałeś. Też Neymar ma 5 gwiazdek słabszej nogi i to jest ta karta, która jest chyba tą najczęściej wybieraną jako ulubioną zawodników startujących w Ekstraklasa Games. Ciekaw jestem, czy przy takim zestawieniu, uwaga, teraz też szansa, dobre wyjście bramkarza, Cyanide obronił się przed tym atakiem, szerokie uśmiechy obu zawodników. Czy to jest tak, że jeżeli wybierasz na przykład Mendiego i Varana do swojej drużyny, to oni w naturalny sposób jakoś są lepiej zgrani, czy coś takiego w FIFA 21 nie występuje? Są jak najbardziej, mają tak zwanego hyperlinka, jeżeli chodzi o chemię. Chemia jest też istotna, żeby ten zespół był po prostu dobrze zgrany i lepiej funkcjonował na boisku. Akcja Wisły, Cyanide odwraca się, ach, wydawało się, że kończy to strzałem, jeszcze pewne kłopoty Bogusia, no nie jest zadowolony z tego, co w tej chwili zrobił w defensywie. Cyanide źle wszedł w spotkanie z Miłoszem w pierwszej kolejce i tutaj widzimy, że no, od początku to on stara się dominować. Będzie miał jeszcze jeden stały fragment gry, wiadomo, że w tej FIFA już zdarza się strzelić gola po wrzutce w pole karne właśnie z rzutu nożnego. Tak, bo w momencie wyjścia zawsze nowej gry jest ten czas adaptacji, kiedy gracze starają się sprawdzić, co tak dokładnie zostało zmienione w rozgrywkach, bo co roku przecież producent gry stara się coś innego do tej rywalizacji dołożyć. Szansa przed Lechem, Boguś w polu karnym i teraz zobaczymy, jak on przygotował stałe fragmenty. Ale kapitalne podanie Bogusia tam do Fernanda Mendiego między środkowego i bocznego obrońcę. No, na razie widzimy, że łatwo jest bronić te rzuty rożne. Za łatwo stracił tę piłkę Boguś. Gorzej wychodzi z atakowaniem. Mendy też ważna postać, widzimy, że wybrali go i jeden, i drugi. Najlepszy zdecydowanie lewy obrońca w grze, złota karta, ale jest naprawdę doskonała. Zresztą to samo można powiedzieć o Mendim w przypadku FIFA 20 i wydaje mi się, patrząc na jego parametry fizyczne, bo to jest istotne, jeżeli chodzi o pozycję bocznego obrońcy i też jego szybkość, no to będzie się ta historia powtarzać także w kolejnych edycjach. Spore zaufanie do takiego zawodnika jak Neymar, to naturalne. też to jest piłkarz, który jest mocno obecny w świecie e-sportu. Tak, nawet widziałem, że po meczu Ligi Mistrzów ostatnim on od razu wrócił lampka wina i Counter-Strike'a zabrał. Ja bym zwrócił uwagę na piłkę, którą zabrał, bo zdobył hat-tricka w spotkaniu z Bashak Szechir. Podpisana przez kolegów tak zespołu na pamiątkę. Sprowadzona ta akcja przez moment do pojedynku w polu karnym. Szansa i znów wychodzi dobrze Cyanide swoim bramkarzem. Znów Wiślacy się bronią. Ciekawe, czy będą tak zwarci, tak dobrze zorganizowani, jak to zapowiada nowy trener Wisły Kraków, Peter Chybala, jeżeli chodzi o tę drużynę prawdziwą, której kibicują wszyscy fani Białej Gwiazdy. Ale oczywiście, jeśli chodzi o Ekstraklasa Games, takich problemów ostatnio nie mieli. Ależ znakomite jest to podanie! Szansa, pole karne i nie ma strzału. Ale dobra próba w wykonaniu Cyanide'a. Jestem ciekaw, jak u Bogusia będzie spisywał się Timo Werner. To jest zawodnik oczywiście znany ze swojej szybkości, ale ma 3 gwiazdki i sztuczek i to może być też taka rzecz, która może delikatnie ograniczać Bogusia, jeżeli chodzi o ten dział kreacji pod 16 rywala. Biorąc pod uwagę, tak jak Timo Werner podłuje, ale szansa i gol! Jest 1-0 dla Bogusia. Romao Alessandrini, no proszę, tak się zastanawiałem, czy to też jest karta na ten poziom, ale tutaj nam Boguś daje odpowiedź, że jak najbardziej trzeba umiejętnie z niego korzystać. Świetne podanie i też kapitalne wykończenie prawą nogą Alessandriniego. Może podłować w prawdziwym świecie Timo Werner, ale za to Alessandrini w tym meczu FIFA 21, gdy dostał szansę, no to Boguś wiedział, jak trzeba użyć tego zawodnika. 1-0, spokojnie wykorzystana okazja. No i do tej pory ten wyrównany mecz przechyla się na szale reprezentanta Lecha Poznań. Jak odpowie Cyanide? Mówił o tym, że miał kłopoty ostatnio, wychodząc z wyniku 0-2. Nie udało mu się to. Był blisko, tam był jeszcze offside wtedy w końcówce, ale może teraz odpowie Cyanide? No, kręcił tam, robił step over, ale na niewiele się to zdało. Jednak dobrze kontrolował ten dystans Boguś w tej sytuacji. Drugi raz Cyanide wchodzi głęboko w pole karne, natomiast przy obecności obrońców to nie jest takie proste. No, naturalnie dużo lepiej jest zagrać tak, jak zrobił to Boguś, poszukać wolnej przestrzeni. Jeżeli znajdziesz się oko w oko z bramkarzem, no to wtedy twoje szanse znacząco wzrastają. Jakakolwiek obecność obrońcy może spowodować, że zawodnik atakujący musi mocno koncentrować się najpierw na zgubieniu. Brakowało siły strzału w tej ostatniej sytuacji. No, kluczem do sukcesu FIFA jest to, ażeby odwrócić się zawodnikiem w kierunku bramki. Wówczas już możesz oddawać strzał i szukał tego Cyanide. No, szansa na 2-0. Znów czysta sytuacja i gol! Proszę! No i podobny schemat Bogusia, ale jest spalony jednak, no, tak. Minimalny. Stąd ta krzywa mina, krzywy uśmiech Bogusia, bo było bardzo blisko. Skopiował, jak mówisz, ten schemat z akcji na 1-0. Tak niewiele brakowało, a Lech miałby przewagę 2 trafień. Dla Cyanide'a byłoby to powtórzenie tej trudnej sytuacji z poprzedniej kolejki Ekstraklasa Games. Ale musi pilnować tych właśnie boków Cyanide w defensywie, bo widzimy, że szuka takich podań właśnie Boguś, jeżeli chodzi o wprowadzanie bocznych pomocników skrzydłowych w pole karne. Jeszcze raz się udało, jeżeli chodzi o spalonego, ale jeżeli nie będzie miał pomysłu na to, jak zamknąć tę stronę, to Cyanide tym samym będzie miał poważny kłopot. Walczy o czysty strzał i kolejny raz mu się to nie udaje. No też widzę, że zmienił już formację Cyanide w porównaniu do tego, co widzieliśmy na początku tego spotkania, bo teraz sam maksimum operował gdzieś na pozycji napastnika. O, ale Sandrini udowadnia, że ta karta może być bardzo mocna. To oczywiście w rękach, czy inaczej może być, będąc kontrolowanym przez umiejętnie zachowującego się zawodnika. Do przerwy 1-0. No i myślę, że zasłużone prowadzenie Bogusia, który mógł strzelić też 2. gola. Co do Alessandriniego, to wydaje mi się, że to jest zawodnik bardziej kojarzony z FIFA niż z realnym boiskiem. Tutaj ma zdecydowanie więcej fanów, bo już któraś edycja z rzędu, kiedy to Alessandrini jest naprawdę bardzo fajną, bardzo grywalną kartą. Może zna kogoś, kto projektuje grę i ma tam jakieś chody. Ma chyba dobry kontakt. Próbuje Cyanide. Tego możemy się spodziewać, że to spotkanie odwróci się w tej chwili nie z równej rywalizacji na taką, w której będzie przede wszystkim grał z kontry Boguś, bo on doskonale wie, jaki jest wynik i on wie, że to tutaj Cyanide jest na musiku. Ale już 50. minuta meczu i cały czas Cyanide nie może sobie stworzyć dogodnej sytuacji do oddania strzału. Znowu były te step-overy w polu karnym, ale cały czas było to zbyt daleko od światła bramki. Alessandrini w centrum uwagi? Jak najbardziej tak. Teraz wysoko Hector Bellerin. Widzimy, że podłączają się te boki obrony do akcji ofensywnych. Ależ błąd przy wyprowadzeniu piłki ze strony Bogusia. Lech w opałach, ale to trzeba dokładnie podać. A teraz Boguś konstruuje akcję kontrującą, szuka tych przestrzeni, ma te umiejętności. Mbappé to jest szybki zawodnik, wykorzystuje to Boguś. Ma jednego zawodnika centralnie w polu karnym i podanie, które zostało przerwane. No i Gomez to też jest jedna z bardziej krywalnych kart, jeżeli chodzi o środek obrony. Mówiłem, że ci boczni obrońcy zaczęli się podłączać odważniej w taktyce Cyanajda, ale to też sprawia, że tam jest więcej przestrzeni dla Bogusia właśnie w tych bocznych sektorach. 1-0 to nikła przewaga, ale to patrząc na warunki tego spotkania i pewną niemoc jak na razie Cyanide'a w ofensywie, spory kapitał. Czeka już Cyanide na przerwę w grze, ażeby dokonać jakiś korekt, być może jakieś zmiany personalne też na boisku. Zobaczymy, jaki będzie miał pomysł na końcówkę tego spotkania. Tak, bo ten czas bardzo szybko zaczyna uciekać reprezentantowi Wisły i teraz spore kłopoty Bogusia. Udało się, tak chyba trzeba określić to wyjście bramkarza, zażegnać niebezpieczeństwo. Bardzo przytomne wyjście Edersonem. Tutaj uratował się w tej sytuacji Boguś. No i była okazja do tego, żeby przeprowadzić korekty w składzie. Kontuzja Neymara. Jak widać, taka kontuzja, że może grać. Widzimy, że są zmiany. Jest na pewno Atal, jest Son na boisku. No i schodzi Werner. Takie zmiany też u Bogusia. Zszedł Timo Werner, wszedł Alain Saint-Maximin. A w ostatnich meczach Chelsea Timo Werner pudłował tak na potęgę, że trochę się dziwiłem temu wyborowi, żeby w ogóle wirtualnie dać takiemu Wernerowi szansę. To nie jest jego moment. A teraz Wisła. Znów w tłoku próbuje Cyanide. Jest też Deulofeu. Ta karta z oceną 86 za zadania w meczach towarzyskich. No i teraz proszę! W końcu przełamał! W polu karnym wydawało się, że to jest kolejna akcja, kiedy za dużo jest tych prób, kiedy za dużo jest czekania, ale znalazł swój sposób na to, aby się odwrócić i kończy akcję. Cyanide, jest remis. No, Neymar jest piekielny, niebezpieczny w polu karnym. Teraz akurat właśnie dobrze, że to Neymar miał piłkę pod nogami, a nie Kylian Mbappé, który miał problemy gdzieś stworzyć sobie dogodną sytuację. Cyanide w poprzednich akcjach, ale teraz wyglądało to już naprawdę wyśmienicie. Pokazał, że jednak może być skuteczny sposób w tym graniu środkiem. Trzeba tylko mieć odpowiedniego zawodnika i dobrze nim pokierować. Ale wysoko atakuje teraz Cyanide. Jest szansa do kontry. I to właśnie się dzieje. Podanie penetrujące, łatwo jednak przechwycone. Chyba trzeba było tam grać do prawej strony. Zdecydowanie. Tam byłoby to lepszym rozwiązaniem. Miał tam więcej przestrzeni jego zawodnika. Tutaj takie nieprzemyślane podanie Bogusia. Cyanide ma oczywiście apetyt na więcej. Widzimy zmiany, jeżeli chodzi o taktykę. I teraz już nie dał szansy na to, aby tańczył z piłką w polu karnym swoim zawodnikiem Cyanide. Boguś teraz wychodzi z kontrą. No, Boguś na razie jest naprawdę bezradny w tej drugiej części meczu. Powtarza się trochę scenariusz meczu Cyanide'a sprzed 2 tygodni. On ma też zdecydowanie lepszą drugą połowę. O nie, myślałem, że skończy jakimś mocnym, soczystym strzałem. No i widzimy Atala na prawej obronie, też karta niezwykle popularna wśród graczy. Prawy obrońca Nicei. Było trochę ubolowania nad tym, że Nicea nie awansowała do fazy pucharowej Ligi Europy, bo wówczas Atal dostałby upgrade tej oceny ogólnej. I w taki oto sposób świat wirtualny przenika się z tym prawdziwym światem futbolu, ale okazja przed Cyanide'em, znów tańczy z piłką. To, o czym mówiłeś, Mbappé nie ma takich umiejętności jak Neymar i tego nie da się tak wprost przełożyć. Nawet jeżeli te same komendy, te same ruchy chce Cyanide powtórzyć, no to Mbappé nie daje mu takiej możliwości. Nie miał dobrego timingu, tam elastiku, później kuletka, ale to wszystko niestety na niewiele się zdało. Słusznie zauważa, że Boguś ma kłopot. Wyszedł na prowadzenie 1-0, potem trafienie nieuznane z powodu spalonego i w zasadzie nic ponadto. Nie ma go w tej drugiej połowie jak na razie. Zobaczymy, czy będzie bohaterem końcówki tego spotkania, ale tu wydaje się, że wszystko przebiega pod kontrolą Cyanide'a. Teraz Sonem atakuje Wisła. Dobry ruch przechwytujący. Tylko ten mały znak zapytania. Co dalej? Może teraz uda się zbudować akcję w ataku pozycyjnym. Po raz kolejny łatwa strata. Tak, i ta strata może sporo kosztować. To jest też taki moment meczu, gdzie często zawodnicy będą chcieli bardzo powoli budować swoją akcję, żeby już nie zostawić za dużo czasu rywalowi na potencjalną odpowiedź. Ale też myli się Cyanide. Czyli takie myślenie a la piłka ręczna. No i Boguś. Boguś teraz lewe skrzydło, ma zawodnika, któremu może zagrać fenomenalnie. To wszystko wyczuł Cyanide, chociaż nie jest zadowolony. Zaryzykował tym ślizgiem, ale opłaciło się w tej sytuacji Cyanide'owi. No ma jeszcze trochę czasu, aby przeprowadzić skuteczną akcję. To może być właśnie ta akcja. Jeżeli ma wygrać mecz, to właśnie w tej akcji, którą oglądamy. No to jest to właśnie, o czym mówiłem. On będzie tutaj grał do końca, żeby już nie zostawić szansy na odpowiedź Bogusiowi, ale właśnie popełnia prosty błąd. 1-1 kończy się polubownie ta rywalizacja między Bogusiem i Cyanide'em. No, można powiedzieć, że sprawiedliwy remis, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy całego spotkania, bo jednak Boguś był dużo lepszy w pierwszej połowie, ale w drugiej no, kompletnie na nią nie dojechał i tam Cyanide wówczas miał okazję, żeby wyrównać, a miał nawet więcej okazji, żeby ten wynik przechylić na swoją korzyść. Tak, posłuchajmy Cyanide'a. Jakub Sajenajd, Mikołajewski po zremisowanym 1-1 meczu z Lechem Poznań. Mam wrażenie, że trochę możesz być niezadowolony z rozstrzygnięć i tydzień temu, i teraz. Wtedy pechowa porażka 1-2 z Miłoszem 9-3. Teraz też tylko punkt w meczu, w którym mam wrażenie, że zasługiwałeś na więcej. No dramat. Powiem Ci szczerze, jestem strasznie niezadowolony, wiadomo. No to jest format ligowy, tak? Tutaj trzeba zdobywać te punkty, a tych punktów nie mam w tym momencie, więc no jedziemy dalej. No niby tak, ale nawet ten punkcik trzeba szanować. W tym formacie ligowym dogrywki nie ma, no nawet ten remis przecież przegrywałeś w tym meczu, chociaż rzeczywiście cisnąłeś rywala, mam wrażenie, do końca grałeś o 3 punkty. Z czego wynika to, że się nie udało wcisnąć tej drugiej bramki? No gdzieś tam, powiem Ci, zabrakło chyba spokoju z przodu. Mimo wszystko jeszcze cierpliwszego rozwiązania, jeszcze poszukać dwóch więcej podań, 3 i wtedy wykreować sobie czystą sytuację. Widzę, że w Wiśle korzystacie z takiego rozwiązania bardziej popularnego na jakichś większych eventach. Tutaj tego nie ma, zdradzę, bo tego nie widać w transmisji, że trochę z ramienia podpowiada Ci trener. Możesz tutaj go teraz pochwalić, przypropsować albo powiedzieć, że słuchaj gościu, następnym razem ja sobie usiądę sam na spokojnie. Jak to wygląda taka współpraca? Co Ci przekazywał w czasie meczu? Naszą współpracę z Bartkiem zaczęliśmy stosunkowo niedawno, także ciągle się uczymy i to jest proces, ale myślę, że jest coraz lepiej. Myślę, że analizujemy te mecze fajnie. Przyjemnie się to robi przede wszystkim z drugą osobą, gdzieś tam nie siedzisz samemu, tylko mimo wszystko te mecze jest łatwiej zanalizować z kimś drugim i współpraca się toczy bardzo dobrze. Teraz Xbox, BeJot gra z Furmanem, taki mecz no, na szczycie hitowy. Czego się spodziewasz po tym spotkaniu? Na pewno walki, na pewno myślę, że bramki się posypią. Dziękuję bardzo, tyle Jakub Mikołajewski po zremisowanym 1-1 meczu z Lechem Poznań na PS4. Niewątpliwie Cyanide ma czego żałować. Ten format ligowy, on rzeczywiście wymusza, tak jak w prawdziwej piłce, pewną regularność i kiedy wpadasz w taki dołek, no to nie jest lekko. No to jest właśnie też taka specyfika tych rozgrywek, że jednak masz tylko jeden mecz. Mówili o tym zawodnicy, że na turniejach często grasz best of two, a więc masz jeszcze drugie spotkanie, żeby ewentualnie zmienić swoją taktykę i odważniej zaatakować rywala. To jest tylko jedno spotkanie i jak źle w nie wejdziesz często, no to już masz problema, żeby odrobić straty. Na pewno trener Bartosz Majewski, o którym już wspominaliśmy, no ma nad czym myśleć, co analizować. Zresztą dobre nazwisko, jeżeli chodzi o przyszłość trenerską, także myślę, że tutaj duża kariera przed nim. Przechodzimy do Xboxa. Ta rywalizacja też z pewnością rozpalała tych, którzy śledzą Ekstraklasa Games, bo mamy 2 świetnych zawodników. Za jednego mogę osobiście troszeczkę bardziej trzymać kciuki, bo BeJota znamy się tak i rzeczywiście sporo mnie też uczył, jeżeli chodzi o FIFA 21. Jak ty patrzysz na ten pojedynek? No tak naprawdę będziemy oglądać 2 z 3 najlepszych graczy w Polsce, jeżeli chodzi o konsolę Xbox. Ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Furmana od pierwszej edycji Ekstraklasa Games, gdzie był takim troszeczkę underdogiem, nagle wyskoczył, doszedł bardzo daleko i wszystkich chyba oczarował swoimi umiejętnościami. W zeszłym roku to już był reprezentant Polski, poważny zawodnik, który rzeczywiście gdzieś spełniał te oczekiwania i to jest chłopak, który cały czas rośnie. No dobrze, to posłuchajmy bohaterów tego wydarzenia, jeżeli chodzi o mecz na Xboxie. Lechia Wisła, czyli ligowy klasyk, człowiek Wisły, czyli BeJot, od lat związany z tym klubem, kontra człowiek Lecha, czyli zapalony kibic kolejorza w osobie Furmana. To dodaje dodatkowego smaczku przed takim prestiżowym starciem? Szczerze, no nie myślę o tym. Bardziej głównym aspektem jest to, że BeJot jest jednym z lepszych graczy w Polsce i chcę pokazać, że jednak będę lepszy w tym meczu. No myślę, że spotkanie będzie równie zacięte jak to moje z El Polako, może też nie do końca bardzo widowiskowe, chociaż wiem, że Furman akurat ma takie mecze z profesjonalnymi graczami, że akurat dużo tam bramek pada, więc zobaczymy jak będzie w tym naszym meczu, ale tak szczerze podchodzę do tego po prostu jak do spotkania o 3 punkty, no bo rozgrywamy Ekstraklasę normalnie w formacie ligowym i po prostu ja muszę zdobyć swoje 3 punkty, żeby Wisła piła się w górę tabeli. Nic dodać, nic ująć. Wiadomo, że jedni i drugi mają swoje cele na to spotkanie. Ten podstawowy to są punkty, natomiast dla Furmana słychać było, że to ma pewien dodatkowy smaczek. Ma, on też się rozkręca, widzę, medialnie, bo był bardzo takim introwertycznym gościem podczas pierwszej edycji. Teraz już widzę, że jest bardziej wylewny, też streamuje ostatnio, także można go śledzić na kanale. Inaczej Twitch, to trochę jest układem niż na PlayStation? Trochę tak. No tutaj z takich nowości na pewno Bruno Fernandes, ale jego też oglądaliśmy w tym turnieju. To będzie zawodnik operujący w środku pola razem z N'Golo Kanté, jeżeli dobrze widziałem. I tutaj... Obaj postawili na Ronaldo. To też jest karta bardzo często wybierana przez zawodników. Siłą rzeczy Cristiano Ronaldo, mimo upływu lat, cały czas jest doskonałym zawodnikiem, jeżeli chodzi o... Ale pojawia nam się Blanc. Laurent Blanc też oglądaliśmy go przy okazji poprzedniego meczu i to też jest no, bardzo solidny środkowy pomocnik, często stosowany przez Prosów. No to w takim razie czas na emocje spotkania pomiędzy Lechem i Wisłą na Xboxie. Oto rywalizacja Furmana i BeJota. A więc Lech kontra Wisła, odsłona druga w tej kolejce Ekstraklasa Games. Furman mówi, że wzoruje się na teksie, a więc Angliku, który zawsze stosuje dużą liczbę sztuczek i wydaje mi się, że dzisiaj też Furman pokaże nam tego swojego skilla, bo akurat on to potrafi. 19 lat, BeJot zawodnik zdecydowanie bardziej doświadczony, starszy, który już no, na tej scenie FIFA jest od wielu, wielu lat. Popatrzmy, jak to spotkanie będzie się układać. BeJot zapowiadał, że będziemy oglądali sporo goli. BeJot kapitalnie zagrał w spotkaniu z El Polako. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie mu w konfrontacji z Furmanem, którego zna też bardzo dobrze z licznych turniejów. Tak, czyli tutaj nie ma takiego elementu jak przy rywalizacji poprzednich zawodników, że oni niewiele o sobie wiedzą. Ci znają się odwrotnie. Bardzo, bardzo dobrze. No i proszę! No, taka kontrowersyjna sytuacja, miękki karny można powiedzieć, ale jednak był tam kontakt Fernanda Mendiego z rywalem. Szybka szansa przed BeJotem. Oczywiście Furman steruje swoim bramkarzem. Jestem ciekaw, czy strzeli podcinką, bo to jest niezwykle skuteczny strzał, a jednak... Proszę! I jest dobitka skuteczna, czyli początkowy sukces Furmana. Jednak został przemieniony przez BeJota na trafienie otwierające wynik. No, miał też dużo szczęścia BeJot. Tak naprawdę rzadko się ogląda, żeby strzelić w FIFA gola po dobitce z karnego. To naprawdę no, duża doza szczęścia jest potrzebna. I w tej powtórce łaskawie dla niego pokazano tylko tę lepszą część rzutu karnego. No, oczywiście Neymar, tak. W ciemno obstawił, że Furman pójdzie do boku, chciał uderzyć w środek, ale jednak te nogi bramkarza jeszcze zostały. Nie mogło się to gorzej zacząć dla Furmana, bo zawodnik Lecha nawet nie był w pobliżu pola karnego BeJota i już przegrywa. A BeJot potrafi zarządzać wynikiem, on potrafi długo utrzymywać się przy piłce, świetnie gra też w defensywie, co pokazał w meczu z El Polako. Wówczas tego prowadzenia już nie oddało do końca, zobaczymy, jak będzie teraz. BeJot na pewno ma chrapkę na to, aby szybko ten wynik podwyższyć i postawić się w jeszcze lepszej sytuacji. Spokojnie, z mozołem. To jest właśnie ta cierpliwość, której brakowało Cyanajdowi. Pytanie, czy tutaj między PlayStation i Xboxem występują na tyle istotne różnice, że oni nie mogą między sobą rozmawiać? Czy jest taka kultura, żeby wymieniać te uwagi, bo jednak jest to wspólna gra, nawet jeżeli na innej konsoli? Nie mogą, wiesz co, te różnice są naprawdę niewielkie. Większość graczy gra nawet na obu konsolach podczas ligi weekendowej, a więc są doskonale zaznajomieni z tematem i na Xboxie, i na PlayStation. A taka podstawowa różnica polega na kontroli, tak? Kontroli, bo jest zupełnie inny pad, ale de facto, jeżeli chodzi o samą grywalność, samą grafikę, silnik, to jest wszystko to samo. Chciał wyjść Furman za akcją, szybko te zapędy skasował w środku pola reprezentant Wisły Kraków. I naprawdę Furman będzie musiał się tutaj namęczyć, żeby w ogóle przedostać się pod pole karne, bo widzimy, jak tutaj spokojnie buduje te swoje ataki, jak niechętnie pozbywa się piłki BeJot. No, renoma, którą buduje BeJot sukcesywnie, pokazuje tym meczem, że nie jest to tylko bez pokrycia sława, którą coraz mocniej zdobywa na polskiej scenie FIFA. Furman w zeszłym roku był w top 64, jeżeli chodzi o Global Series, a więc ten światowy ranking to też kapitalny wynik tego zawodnika. Regularnie wbija po 30-0. Raz widziałem taki przypadek, że no, gra mu nie pomogła i skończyło się to na 29-1, ale to naprawdę jest jeden z najlepszych naszych zawodników. No to popatrzmy. Furman pierwszy raz w polu karnym. Poradził sobie z tym BeJot. BeJot też zaskakuje czasami tymi wyborami, jeżeli chodzi o boki obrony. Jest Zambrotta, jest Quadrado, z tego co zdążyłem zauważyć. Ma swoich ulubieńców. No i teraz miałem przez chwilę wrażenie, że może będziemy mieć rzut karny, ale w drugą stronę. Nic takiego jednak miejsca nie miało. Ale Furman wyraźnie się odbił po tym kiepskim początku i teraz to on może mieć okazję do tego, aby wyrównać. Tak się właśnie dzieje. Brawa dla Furmana. Kapitalna akcja Furmana. Kluczowe było to wypuszczenie piłki przez Kyliana Mbappé. Tam zrobił sobie przestrzeń. Miał miejsce do tego, żeby jeszcze zrobić ballrola. To jest jeden z ulubionych trików, zagrań Furmana. Mówił o tym, że skuptek właśnie i ballroll to są jego ulubione triki FIFA 21. Pięknie to wszystko wypadło. 1-1 i ten znakomity start BeJota został zneutralizowany. Nieco ponad 1/4 tej rywalizacji i jest 1-1, a więc taki rezultat, jakim zakończyła się walka na PlayStation pomiędzy Bogusiem i Cyanide'em. Ale to też świadczy o klasie Furmana. Jeden prosty błąd popełnił BeJot i to od razu skończyło się bramką. Musi tutaj być czujny zawodnik Wisły Kraków. Ale to on teraz ma piłkę. Próbuje się przedrzeć. Wydaje się, że bardzo pokrzepiony tym zdobyciem bramki wyrównującej Furman, że też znalazł swoją formułę na tę rywalizację z BeJotem. Teraz także przechodzi dobrze rywala w środku pola. Widzimy, że Furman gra ustawieniem 1-4-2-3-1, a więc ma tylko jednego napastnika z przodu. Ta dziesiątka musi tam podgonić, żeby było z kim zagrać na klepkę. Teraz akurat zabrakło tego drugiego zawodnika gdzieś w tej ostatniej tercji na boisku. Ale zastanawiałem się nad Zambrotto, a to tym właśnie zawodnikiem zatrzymał atak przed momentem BeJot. Też bardzo fajna karta, często stosowana przez prosów. Zobaczmy, jakim teraz będzie sposobem starał się przejść do sytuacji bramkowej. 17 metr, próbuje odwrócić się Neymarem. Furman nie daje temu odporu i płaci za to bardzo wysoką cenę. 2-1 dla BeJota. No może sobie pluć w brodę Furman, bo tam było troszeczkę szczęścia. Ta piłka się odbiła od obrońcy i idealnie spadła pod nogi Neymara. Neymar w takiej sytuacji absolutnie nie marnuje. Popracował mocno Neymarem BeJot i nagrodą bramka na 2-1. Rzeczywiście zdaje się, że ta obietnica tego, że obejrzymy sporo goli, będzie spełniona. I po raz kolejny musi gonić wynik Furman. Jestem ciekaw, czy będzie kombinował coś z taktyką, być może zmienił ustawienie na jakieś bardziej ofensywne, ale tutaj ma jeszcze sporo czasu, więc też pewnie jeszcze żadnych nerwowych ruchów nie będzie wykonywał na tym etapie spotkania. Dobrze teraz piłka sprawnie krąży między zawodnikami Furmana. Kłopoty. Nie stracił jej jednak. Mało tego, jest pod polem karnym. Szansa znów na wyrównanie. Zatrzymana. Bardzo dobra interwencja obrońcą. I BeJot teraz rzuca taką piłkę, która jest niełatwa dla zawodnika atakującego, bo jednak tam jest dwóch piłkarzy linii defensywnej, więc to oni mają przewagę w tym, aby sytuację wyjaśniać. No też wiedział Furman, że ma już mało czasu, zdecydował się na długi wykop piłki w boczny sektor od bramkarza. To nie zdało egzaminu, ma teraz szansę jeszcze BeJot. To już ostatnie chwile i do przerwy 2-1 dla zawodnika Wisły Kraków. Można powiedzieć, że nadzieją Furmana jest przede wszystkim to, że potrafił w tej pierwszej części wyjść z takich opałów i doprowadzić do wyrównania. Dlaczego więc nie miałby tego zrobić ponownie? No, jestem pod dużym wrażeniem jakości gry w tych rozgrywkach BeJota. Naprawdę drugi mecz na bardzo wysokim poziomie. Na niewiele pozwala swoim rywalom, a gra przecież z czołowymi zawodnikami, z tymi swoimi głównymi rywalami do zwycięstwa w końcowej klasyfikacji. Przejęta piłka teraz przez BeJota. Środkiem spokojnie buduje tę akcję. Widać, że nie musi mu się spieszyć. Co ciekawe, nie włącza pressingu Furman po stracie piłki. Wydawało mi się, że będzie częściej tutaj chciał agresywnie doskoczyć, ale ma inny plan na to spotkanie. I teraz on ma Mbappé do dyspozycji, ależ przyspieszenie na lewym skrzydle. Czekamy na dośrodkowanie. Nie, to jest indywidualna akcja, odegranie, a nie było jednak pozycji do strzału. To jest właśnie ta próbka umiejętności Furmana. On kapitalny jest, jeżeli chodzi właśnie o stosowanie trików. To elastiko siadło mu naprawdę wyśmienicie. I znowu Furman. On oczywiście, że musi gonić. Ma jeszcze trochę czasu. Znów Mbappé. Nie daje się na to nabrać BeJot. Kante, zagranie do Rashforda. To jest skraj pola karnego. Furman. Neymar ma takie możliwości, aby kończyć akcję. Neymar. Za dużo jednak było tam obrońców, którymi steruje BeJot. No, kręci tam we wszystkie strony, jak tylko może, tym Neymarem na wysokości 16 metra Furman, ale na niewiele się to zdaje, nie daje się nabrać na te sztuczki BeJot. Rashford teraz z kraju pola karnego. Nie ma jednak drugiego rzutu karnego w tym spotkaniu. I znów spokojnie BeJot buduje akcję. BeJot się nie podpala specjalnie, rzeczywiście. On nawet jak jest już gdzieś w okolicach pola karnego, to często potrafi wycofać piłkę, jeszcze raz przygotować tę akcję, żeby doprowadzić do dobrej okazji strzeleckiej. Furman, teraz on w środku pola. To już 60. minuta tego wirtualnego spotkania. I dużo nadziei na pewno pokładanych w Neymarze. Ale to podanie zwrotne nie wyszło. To była piłka zagrana pod nogi obrońcy, którym dysponuje BeJot. Dobra, interwencja Varanem teraz Furmana. Ona była kluczowa, dlatego by nie rozwinęła się ta akcja przedstawiciela Wisły Kraków. No i Rashford. Kąsty błąd, jest szansa przed Rashfordem. Dużo miejsca, dużo przestrzeni ma BeJot. Wychodzi linią defensywną Furman. Teraz stara się znaleźć klucz do tej sytuacji BeJot. Był tam jeden z chodzących zawodników po prawej stronie, ale krótko prowadzi piłkę BeJot. Ja nie wiem bardziej, czy atakuje, czy gra na czas. Myślę, że i to poniekąd, ale on po prostu nie chce się zbyt łatwo, zbyt szybko pozbywać tej piłki. Wie, że ma korzystny wynik, nie musi tam za wszelką cenę przedostawać się w pole karne. A czas płynie. Czy Furman będzie w stanie piłkę zabrać? No chyba trzeba będzie doskoczyć tym pressingiem za chwilę, żeby odebrać piłkę BeJotowi, który ewidentnie tutaj kradnie czas rywalowi. Udało się odzyskać. Problem z wyprowadzeniem, to musi być bardzo dokładny Furman. Bo już wiemy, co zrobi BeJot, jeżeli piłka znowu znajdzie się w jego posiadaniu. Ładnie składa tę akcję Furman. Neymarem dobrze sobie poradził. Jeszcze dostanie jedną szansę. Odegranie piętką. No nie, trzeba umieć przejść stopera, a to się nie udało. Ta sztuczka wyglądała efektownie, naprawdę to jest to, o czym mówiliśmy, że Furman ma bardzo bogaty arsenał trików, ale one cały czas nie działają na BeJota. Blisko już zwycięstwo, choć te jeszcze 15 minut wirtualnych to jest na pewno wystarczająco dużo czasu, aby Furman znów doprowadził do wyrównania. I Bruno Fernandes tam się pokazał także w odbiorze. Wydawało się, że w tym aspekcie jest słabszy. I teraz Fernand Mendy, Mbappé, przepraszam. Zobaczmy BeJot, przechwyt piłki. Ale to, co mówisz, on nie wykonuje zbędnych ruchów, to na pewno, ale nie wykonuje przede wszystkim pospiesznych akcji do przodu. Wie, że czas jest cenny, że przy tym wyniku naprawdę nie musi się spieszyć w stronę pola karnego rywala. Spokój i powolne ruchy cechuje wielkich mistrzów i taki jest dzisiaj BeJot. Robi, co może Furman. Zmiany. I u jednego, i u drugiego. Jest Jadon Sancho, też zawodnik, który ma 5 gwiazdek sztuczek. Takich, jak nie mam, bardzo lubi, bardzo sobie ceni. Furman, który teraz atakuje pressingiem już rywala, wie, że ma mało czasu. Będzie potrzebował czegoś spektakularnego Furman. Dokładnie tak, jak przy doprowadzeniu do wyniku 1-1. Ale czasu już naprawdę mało, a to nie jest... Zawsze dobry sprzymierzeniec, kiedy musisz gonić wynik. Chyba to elastiko teraz było niepotrzebne. Dobrze utrzymuje się. Próba skończenia akcji Neymarem. Przedziera się i... Nie. No i teraz można powiedzieć, że Furman zginął od własnej broni. Przesadził z tymi trinkami, bo one nie były akurat najbardziej efektywnym rozwiązaniem w tej akcji. Zagranie na dalszy słupek. Jeszcze piłka przy Furmanie. To jest jeszcze jego nadzieja. Jeszcze jest czas, żeby zdobyć bramkę przeciwko BeJotowi. Kolejne sztuczki i posłanie piłki w ten lewy sektor. Tam był zawodnik broniący. Ale też takie piłki zagrane górą często są jednak przechwytywane przez rywala. Jedna z ostatnich akcji przed Furmanem. I BeJot skupiony na defensywie, na obronie tego stanu posiadania. To dało mu 3 punkty, a przede wszystkim to właśnie był cel zawodnika Wisły Kraków. BeJot jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i to doświadczenie widać w tym kolejnym spotkaniu. Naprawdę kapitalnie potrafi, to o czym mówiłem, zarządzać tym prowadzeniem. Tak właśnie to widzimy. Teraz okazja do podwyższenia na 3-1 i tak jest. To jest trafienie przesądzające. Furman odda wszystkie punkty BeJotowi. Wisła Kraków wygra dzięki swojemu reprezentantowi to spotkanie w Ekstraklasa Games. Szukał tej drugiej bramki Furman, ale poszła jedna kontra i kończy się to 3. trafieniem dla BeJota. Naprawdę duże brawo dla zawodnika Wisły Kraków. Za to spotkanie po raz kolejny pokazuje nam mega wysoką formę i no, urasta do miana głównego faworyta w tym turnieju. Furman już wiedział po tym trafieniu na 3-1, że jest po wszystkim zasłużony triumf BeJota. Szerokie uśmiechy jednego i drugiego. Furman mówił, że zdaje sobie sprawę, że gra z jednym z lepszych zawodników w Polsce i to w pełni BeJot pokazał. Chyba nikt się nie spodziewał, że BeJot będzie wyglądał aż tak dobrze w tych rozgrywkach. Naprawdę jestem pełen uznania dla niego, bo on nie zawsze w tych eventach lanowych sobie dobrze radził. Gdzieś nie potrafił może spełnić tych pokładanych w nim oczekiwań, ale tutaj na razie jest absolutną gwiazdą. Pokonany El Polako, pokonany Furman i tak naprawdę te najpoważniejsze nazwiska ma już za sobą, jeżeli chodzi o mecze bezpośrednie. To czasami potrafi być zgodne, ale zatem... Teraz czas na to, aby posłuchać BeJota. Posłuchajmy bohatera tego wydarzenia. BeJot Furman 3-1. Zwycięstwo, mam wrażenie, tym bardziej cenne, że to był dość wyrównany pojedynek. Jak ci się udało go zatrzymać? No, można powiedzieć tutaj takim piłkarskim sloganem słynnym, że szybko strzelona bramka tutaj ustawiła to spotkanie troszeczkę dla mnie. Rzut karny, tam dobry był zwód, no i sędzia podyktował 11, Furman to obronił, no ale udało się tutaj dopaść do tej piłki, czyli z dobitki. Potem Furman wyrównał, więc to była moja pierwsza tutaj jakby taka stracona bramka, grając tutaj na scenie. No i znalazłem się w takiej sytuacji, że znowu jest remis, ale szybko znowu odpowiedziałem, więc tak naprawdę tylko przez ułamek tego meczu byłem w sytuacji remisowej, a tak cały czas prowadziłem i dla mnie to jest sytuacja idealna, bo ja lubię się bronić i wychodzi mi to dość dobrze. Dość dobrze, tym bardziej, że to mam wrażenie, że przyjąłeś taką taktykę, wpuść go głęboko, niech sobie pokiwa w polu karnym, a później konterka, tak na przykład padł gol na 3-1. No tak, no tam już było widać, że Furman rzucił wszystkie swoje siły na atak, nie miał nic do stracenia, no bo jedna bramka dzieliła go od remisu tak naprawdę, więc wiedziałem, że będzie atakować na pewno bardzo zawzięcie, nie będzie jakiejś takiej kalkulacji, że a może nie stracę tego gola trzeciego. No i gdzieś tam znalazłem przestrzeń na skrzydle, no i to już tutaj była formalność, żeby w tej 90 minucie w doliczonym czasie gry strzelić. Co do tego gola z karnego jeszcze, nie cieszyłeś się za mocno? Czy to jest tak, że ty się w ogóle po tych golach nie cieszysz za mocno, bo jeszcze skupienie? Czy te gole z karnych w FIFA generalnie są trochę traktowane jako bramki takiej drugiej kategorii? No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu zmieniłem też podejście swoje do takiej gry tutaj na turniejach lanowych. Myślę, że na radość przyjdzie czas, jeśli jak Wisła wygra mistrzostwo Ekstraklasa Games, a teraz no to każdy kolejny gol po prostu to jest robota wykonana, punkty zgarnięte i o to chodzi. Mam wrażenie, że ty i Cyanide radzicie sobie w tym sezonie lepiej nawet indywidualnie niż piłkarze prawdziwej Wisły, piłkarskiej Wisły Kraków i to zwycięstwo może być dla piłkarskiej Wisły Kraków takim, dla kibiców po pierwsze takim dobrym przedświątecznym prezentem, a dla piłkarzy taką motywacją, żeby wyjść na tego Lecha i jeszcze powalczyć na koniec roku o 3 punkty. No dokładnie, także oczywiście kibicujemy też piłkarskiej Wiśle, żeby tych punktów zgarniał jak najwięcej. No z Lechem wiadomo, że łatwo nie będzie, no ale skoro ja sobie poradziłem, no to liczę, że chłopaki na boisku też dadzą radę. Na obu konsolach Wisła w starciu z Lechem 4 punkty, 3 punkty przypisujemy BeJotowi i Wisła pnie się dalej w tej klasyfikacji drużynowej 3. sezonu Ekstraklasa Games. Punkty zgarnięte, robota zrobiona. Tak to podsumował BeJot i dokładnie tak to wyglądało. Solidna, naprawdę dobra robota w Ekstraklasa Games. Bardzo solidna gra, dużo jakości, ale też sprzyjało mu szczęście na pewno w tym spotkaniu. Jak rozkładamy sobie na czynniki pierwsze te bramki, to tam raz dobitka po rzucie karnym, 2, jednak był kontakt piłki z obrońcą w tej akcji na 2-1 i tam zdecydowanie też pewna doza szczęścia mu pomogła, ale szczęście sprzyja lepszym, także zasłużone absolutnie zwycięstwo BeJota. Widziałbyś w nim rzeczywiście zwycięzcę całego Ekstraklasa Games. Tu mamy podsumowanie tego, jak to wyglądało na obu konsolach. 4 punkty zdobyte przez Wisłę. Natomiast czy BeJota stać na zwycięstwo? Absolutnie pokazał to w tych dotychczasowych spotkaniach. To jest topowy zawodnik, jeżeli chodzi o polską scenę. On potrafił wygrywać albo toczyć wyrównane boje z mistrzem świata Emdosariem i to jest na pewno postać, która jest w stanie wygrać te rozgrywki i to nie będzie wielka niespodzianka. Chociaż to dopiero 3. kolejka, a ich jest aż 15, także dosyć długa droga przed zawodnikami. Zobaczymy, natomiast... czy się właśnie nie podpali, czy nie będzie miał tej gorącej głowy i na dużym luzie może... Ja nie wiem, czy on nie pracuje z jakimś trenerem mentalnym, wiesz, bo tam mówił, że zmienił swoje podejście, że teraz inaczej do tego podchodzi. No, to jest coś, co też w e-sporcie jest niezmiernie ważne, bo wszystkie dyskusje, myślę, że już mamy taką bardziej dojrzałą scenę w ogóle e-sportową. To nie jest tak jak, nie wiem, 5-6 lat temu, kiedy kojarzono e-sport w ogóle z tak zwanym graniem w gry, kiedy wiadomo, że są gracze profesjonalni. W Ekstraklasa Games mamy pulę nagród 24 000 złotych, to są już poważne sumy, to są już poważne stawki, o które się gra. Natomiast warto też zdać sobie sobie sprawę z tego, że poza tymi godzinami grania na konsoli, poza tymi godzinami rozpracowywania, znasz to, bo to jest też część twojego życia, rozpracowywania gry, rozpracowywania zawodników, zastanawiania się, jak to poukładać strategicznie, samej kontroli nad piłkarzami, to jest też i podejście psychologiczne, i wysypianie się, i odpowiednia dieta, i te rzeczy, które łączą świat e-sportu z klasycznym sportem. Jak najbardziej. Cały e-sport się mocno profesjonalizuje, duży nacisk się kładzie też na przygotowanie fizyczne. BeJot mówił w takiej ankiecie, że on właśnie przykłada dużą wagę do odpowiedniego snu i do tego, żeby nie zjeść nic ciężkostrawnego przed meczem i widać, że akurat tego się trzyma przy tym spotkaniu. To prawda. No to obejrzyjmy w takim razie highlighty, a więc najciekawsze akcje z pozostałych meczów kolejki. Jak zwykle, jeśli chodzi o te highlighty, dużo goli, dużo pięknych akcji, jest co oglądać. Tak, takie bardzo szybkie resume tego. Tak, popatrzmy zatem na wyniki trzeciej kolejki Ekstraklasa Games. Oto właśnie te rezultaty. Ja zawsze sprawdzam, jak radzą sobie Piterek i Miłosz 93, bo to są zawodnicy, którzy wiem, że mają już takie swoje bardzo mocne nazwiska na polskiej scenie. Fajna konfrontacja też na pewno Pico z MRN-em 1-0 dla zawodnika Pogoni Szczecin. Przy pierwszej edycji oni akurat grali w jednej drużynie, a tutaj jeszcze co się stało z El Polako? Xboxa. No właśnie, to jest największa niespodzianka tej serii spotkań. 4-2 wygrywa Koniu, też doświadczony zawodnik. I tutaj no duża niespodzianka. Było też starcie braci. Mateusz pokonał Michała 3-0, a więc starszy brat, dobrze mówię, tak, starszy jest Mateusz, Michał jest młodszy, a więc tutaj to Mateusz wygrywa. Wyniki ogólne. Jagiellonia 18, Wisła 13, Pogoń 13, Legia 12, Piast 11. Tak wygląda w tej chwili ten zestaw. I druga część tabeli. Krakowia wciąż 0 i nawet nie można zwalić na sędziego. No, Kamil Soszyński, Kiptornik idzie jak burza w parze z Piterkiem, komplet punktów. On mnie poprawiał, pamiętam ostatnio, że to on był bohaterem pierwszego transferu gotówkowego, jeżeli chodzi o polską scenę FIFA, kiedy to odchodził z Asen Teamu, a więc tutaj trzeba mu to oddać i Kamil Kiptornik widzimy, że jest najskuteczniejszym zawodnikiem, także jeżeli chodzi o PS4. Tak, i myślę, że Miłosz nie zostawi tego w ten sposób. Będzie chciał na pewno tę rywalizację wygrać, więc to będzie też coś ciekawego, jeśli chodzi o ten sezon Ekstraklasa Games, a to zestawienie najlepszych zawodników na Xboxie. I Damian Natsu-Gajewski, a więc zawodnik Śląska Wrocław, jest na razie liderem, jeżeli chodzi o tę konfrontację, ale po raz kolejny mówię o Piterku, Piotrku Kochanie, które też pokazuje, jak mocna jest Jagiellonia jako team w tym sezonie. Najlepsi strzelcy też widzą wszyscy nas oglądający te klasyfikacje. No to się oczywiście będzie jeszcze wszystko mocno rozstrzygało, ale da się zauważyć tych, którzy są zdecydowanie w gronie faworytów tego sezonu. To była trzecia kolejka Ekstraklasa Games. Z przyjemnością mówili oni i komentowali te spotkania Jakub Polkowski, Maciej Iwański. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy na następny program Ekstraklasa Games w TVP Sport. E-sportowych emocji z programem życzy sponsor KFC. Sponsorem programu jest właściciel marki Pracuj.pl, serwisu z ofertami pracy dla kandydatów z branży IT. Na transmisję turnieju zaprosił producent chipsów Crunchips. Cóż za emocje! Sponsorem programu jest producent mlecznej przekąski Monte Snack. Sponsorem transmisji z turnieju oraz rozgrywek Ultraligi był Alior Bank, dostawca karty płatniczej dla graczy.